Siemaneczko, dziś mamy małą robótkę, wymianę uszczelki podstawy filtra oleju. Obiekt jest taki, że miska na dole jest cała mokra, tutaj łapa silnika jest cała mokra od oleju. No i głównie problemem jest to, że przy mocniejszym dodaniu gazu czuć spalony olej w kabinie przy włączonym nawiewie, więc może być tak, że tutaj ten olej sobie ścieka gdzieś tam po jakimś gorącym elemencie silnika. I ten dymek akurat tak by leciał w stronę nawiewu, więc to może być to. Pierwsze co, poluzuję sobie filtr oleju, niech ten olej sobie spłynie na dół i niech silnik ostygnie, bo tutaj troszkę ciepło od niego jest. Także taki wstęp, ja to odkręcam i poczekamy chwilę. W tym czasie sobie zrobię tamten plastik od tych drzwi, tam przy tych włącznikach od szyb, sobie go pomaluję na czarno, zobaczymy jak wyjdzie przy okazji. I jeszcze mam inne robótki, ale tego Wam nie będę pokazywać może na tym filmiku. Także co, odkręcam i czekamy. Dobra, lecimy z tym tematem. Co, spełniłem tutaj nam olej ścieku. Tam jest pusto. Ale tego jeszcze nie wyciągam, jak sobie tam siedzi. Ściągnąłem już całą puszkę. Tutaj tylko dwie śrubki na torksy i tutaj objemka z tego, z tej rurki. Wtyczka i to, jeżeli to i to jest ściągnięte. Pasek już sobie też ściągnąłem, bo musimy wyjąć alternator. No i co? Tutaj musimy sobie jakąś lampeczkę skombinować. I lecimy najpierw z demontażem alternatora. Także on tu ma chyba raz. Nie wiem, pewnie ma dwie śrubki i tam chyba jakieś dwie wtyczki będą z tyłu. Nie wiem, zobaczyłem. Będziemy improwizować. Tak mi się w sumie tego nie chce za bardzo nagrywać, bo tu takie filmiki są na internecie, więc nie wiem, czy w ogóle jest sens, czy ktoś to będzie oglądać. Więc ja tu Wam nic ciekawego, nowego pewnie nie powiem. Tyle tylko, że to muszę zrobić. Nie ma tu raczej żadnej większej filozofii. O kurde, chyba potrzebujemy tutaj najlepiej płaski klucz. Oczywiście akumulator odpiałem, bo i tak ściągałem boczek, więc nie będę mieć błędu poduszki. Tu musimy odpiąć kabel plusowy, więc wypadałoby to zrobić, żeby go odczepić, żeby nie zrobić żadnego zwarcia z karoserią, nie? Dobra, tu jest jeszcze jakaś styczka, pewnie jakaś zbudzająca. Tu się śrubokręcik przyda. Po to, aby sobie wtyczkę odepchnąć, ewentualnie połamać jakieś uchwyty. Dobra, to tu mamy już elektrykę odpiętą, teraz musimy go odkręcić. W E60 tu jest tak z miejscem w miarę, więc nie powinno być większych problemów. Dobra, tu pewnie jakaś 15, co? 16. Chodź, się farby nawdychałem, bo maluję sobie ten uchwyt na boczku i tak trochę mi się wełby da się nakręcić chyba. Wydaje mi się, że tu są dwie albo trzy śruby od tego alternatora, ale ile jest, to ja nie wiem. Tego nie demontowałem w tym silniku. Ale trochę trzeba podłubać. Tu robię to, jak się to mówi, nie... Nie wiem. Tej farby to dosłownie mi się nie chce myśleć. Tak bardziej robię to nieprewencyjnie, zapobiegawczo, nie wiem, już słownik by się wyłączył. W sensie chodzi mi o to, że nie muszę tego robić, ale robię to, bo ten olej dosyć mocno już zaczyna uciekać. Szkoda mi go tak ciągle dolewać.
ale machania. Jaka ta śruba długa jest. Dobra. Jedna. Teraz gdzie są kolejne, trzeba znaleźć. Wydaje mi się, że tutaj pod spodem, pod tą roleczką jest jeszcze jedna. Czemu to tam jest taki marny dostęp? Musimy sobie chyba zrobić dłuższy, ale to nie wiem, czy za długi ten klucz teraz nie będzie. Na takiej przedłużce. A tutaj rozświetla, co? O, tam jest, kurczę. O, zajebiście. Czy ja tu rękę włożę? Chyba włożę, ale... O, matko. Albo i nie włożę. Kurwa. Czy z innej pozycji ją włożę? Też nie włożę. Czemu ja się zawsze muszę pierdolić z jakimiś duperelami? A z czym to wyjąć? Idę, dobra, idę po sprzęt, bo już mi się odechciało powoli. Ok, mamy nasz drucik do wyciągania. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Mam tyle roboty do zrobienia, a teraz się będę pierdzielić pół godziny z jakąś nasadką, która mi spadła. 2 hours later. Dobra, udało się. Są jednak dwie śruby tylko. I możemy wyjąć alternator. Teraz co my tam ciekawego widzimy? A maglownica. O, tu widzimy, że łapa, znaczy ja widzę, aby to pewnie jeszcze nie, bo nie chcę mi się kamery teraz postawiać dokładnie. Widzę, że łapa silnika jest mokra, aż się błyszczy od tego oleju, więc ten olej musi tutaj stąd uciekać. I teraz co? Co my tu jeszcze musimy zrobić? Chyba poluzować układ, tą pompę wspomagania, bo podstawa filtra oleju też trzyma nam na dwóch śrubach chyba. Całą pompę, więc ją luzujemy i sobie musimy ją opuścić. Tam są śrubki już pewnie jakieś 13 mi się wydaje, coś mniejszego przynajmniej. Mam nadzieję, że to małą grzechotką pójdzie. Ale trzyma. Szkoda, mam małe grzechotki. Nie wiem, że może by wytrzymała, ale szkoda ją tak męczyć. Nie wiem, czy tym małym badziewiem pójdzie. Robota jest bardzo łatwa, nawet nie ma bardzo co tłumaczyć, tylko odkręcamy kilka śrubek. Myślałem, że telefon leci, a to chyba klucz się tylko zsunął. Mówię, robota łatwa, tylko po prostu jest dużo rozkręcania, bo trzeba i alternator. Ole, ta śruba trzyma, co tu jest? Chyba trzeba jednak wjechać dużą. Nie wiem, zawsze się nakręcę, że będzie łatwa robota, a później jest duże pitolenia. Ok. To idziemy z dużym sprzętem. Tylko ja sobie poruszę, a resztę grzechotką odkręcę chyba. Tu dosyć mało miejsca jest. Bo tu wam tak mało pokazuję, bo jakoś dzisiaj nie mam motywacji do tego. W ogóle jak ta pompa dziwnie wygląda. Ale to jest taki kurde syf. Jest taki kożuszek na tej pompie, jakby ona była mokra na przykład od oleju, chociaż widzę, że nie jest. Takim jakby kurzem oblepiona. Nie wiem, czy to jakiś pył ze szczotek od alternatora, nie wiem. Powiem wam, że tutaj ręka i klucz to tak wchodzą póki co na styk.
Silnik jest dosyć długi, ale w 60 jest taka mola dosyć spora, więc tutaj jako tako to się wszystko mieści, że akurat do tego dostęp jako taki jest. Nie trzeba całego przodu silnika ściągać. No ale tu jest podstawa aluminiowa, więc tego gwintu musi być sporo, żeby to miało siłę trzymać, żeby się nie ukruszyło. O, chyba pójdzie. Pamiętamy, bo śruba od alternatora, ta górna jest krótsza, ta dolna jest dłuższa. Ciekawe, czy mi teraz pompa spadnie, jak tą śrubkę wykręcę. Prawdopodobnie, ale nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy ma jakiś luz teraz ta pompa już. Nie ma. Ja widziałem ten filmik od F46, też ktoś tam tą uszczelkę wymieniał i to się trzymało na dwóch śrubkach. Może to w E60 zmienili, ale wątpię. Tutaj coś wisi na jakiejś takiej łapie z gumą. Co to jest? Skąd to się te mrówki biorą? Dobra, mamy śrubeczkę. Czy jest taka sama? Sama. No i co teraz? No ta pompa się trzyma jeszcze, a tutaj ta poduszka trzyma, co trzyma? Może od dołu ten cały wichajster, całą tą pompę. Zobaczymy, czy tu nie ma jeszcze jakieś śrubki przypadkiem. Chyba jest od tyłu tej pompy. Nie wiem, ale to chyba jest ta śruba na jakimś wsporniczku dodatkowym. Nie, trzyma się tego. O matko. Dobra, na chwilę sobie jedną śrubeczkę wkręcimy z powrotem, żeby nam podtrzymała to. Bo ta śrubka od tyłu jest dosyć w kiepskim miejscu. Dobra. I to jest, co to jest, jakiś Torx? To jest jakiś Torx. Torx rozmiar 45. Ale tu jest tak luźno. Jakby była 50, to bym się nie obraził. Ok, to wam zrobię małego zooma może. Ta śruba jest dokładnie. O, tam gdzie ja mam zasłania lampka. Tutaj z tyłu jest taka śrubka na Torx. Zobaczymy, czy to tak łatwo pójdzie, czy nie. Dobra, udało się włożyć, tylko teraz potrzebujemy jeszcze jakąś rurkę, żeby to sobie przykręcić, bo tam będzie troszkę mało miejsca. Jakaś mała rurka. Ok, więc tak, zobaczymy, czy tutaj się uda włożyć lewą ręką. Byleby tam tylko klucz nie spadł. I teraz musimy sobie tutaj nałożyć rureczkę i odkręcić. O, poszło. Ale jaja. Kurde, no nie ma tu miejsca za bardzo, żeby to łatwo poszło. My po ćwierć obrotu robili, jo? Mam nadzieję, że to jest dobra śruba, bo jakaś od tyłu wyszła. Taki cłosik. Szkoda, nie mam już tych misek magnetycznych. Muszę sobie je dokupić, bo wszystkie poszły do lamp. Zobaczymy, czy teraz jest to luźne. Ta pompa jest taka ciężka, że śruba tak po prostu skinowała. Możliwe. Nie wiem, czy ta pompa mi teraz nie pizgnie na dół. No ile ona może ważyć? Ona się jeszcze trzyma chyba tutaj na tym właśnie uchwycie gumowym, więc dlatego nie spadła. Dobra, i teraz mi została chyba tylko, tak, tutaj mamy jakieś wtyczki
jest jedna. Jedna i tam jest druga, jeszcze taka jakaś bardziej kątowa. Tak. Czy ja pomylę? Nie, tam z tyłu jest kątowa, to jest prosta, więc ok. I teraz musimy odkręcić. Zobaczymy tutaj ten filterek. Nie wiem, czego wyjąć. Ma sobie jakieś ręczniki, napakuję. Nie wiem, czy też tak macie, że się przy każdej takiej jakiejś robótce stresujecie, a później was goni na kibel. Ja tak mam. Nie żeby to była jakaś trudna robota, ale jak coś robię pierwszy raz, to tak mam. Może to jest śmieszne, no ale co zrobić. Dobra, teraz tu zostały chyba tylko cztery śrubki. Z czego kojarzę, to one są chyba cztery różnej długości, więc wypadałoby ich nie pomylić. Tu jakaś się przedłużka chyba przyda. Zapewne te trzynastki tutaj są, co? Ale to aluminium się potrafi utlenić. Tu jest niby tam 24 Nm do kręcenia, ale... nie, to się ciężko odkręca to aluminium. No nie no, bez jaj. Trzeba wjechać jakimś dłuższym kluczem. A teraz sobie poluzujemy te śruby. Niech się oswoją z tym, że muszą się odkręcić. To jakiś wężyk, którego bym nie chciał połamać. Chyba to zrobimy małą nasadką jednak, bo za dużo miejsca ten duży zajmuje i tym się nagina ten wężyk. A małym już tak nie. No i dobra. Zobaczymy, czy to są wszystkie. A, to chyba się trzeba poluzować przewód od vanosa. To może go poluzujemy od razu. Co tu jest za śrubka? Już wam cofam. Tutaj to musimy też odczepić. Tu jest coś większego. A może to była akurat 17, która była używana? Nie, to jest coś większego. I patrzymy. 19. 19. Nie wiem, czy tam tutaj jakiś olejek nie pocieknie niepotrzebnie. Tu jest pasek schowany, więc coś tu podłożymy. O. Tu się ta śruba ładnie poluzowała. Tutaj kapka oleju może być, bo to jednak sterowanie vanosem jest, nie? Uważamy, bo są dwie podkładki, które wypadałoby później wymienić na nowe. O, to jest taka śrubeczka, taką dziureczką. Dwie podkładki. To lecimy dalej z tymi trzynastkami. A wykręcę trzy, jedną zostawię. Później to postaram się wyjąć. Tu widzę jeszcze przewodzik, który trzeba odpiąć. Zanim to zdemontuję, jednak pójdę na ten kibel, bo później jak to wezmę do ręki, to mogę tego nie mieć gdzie odłożyć, a jak mnie złapie, to trzeba będzie iść. Dobra. Żeby tu o tym nie zapomnieć. A, tu jest ten przewodzik na styk, tak nie? Okej. Okay. Sobie to na razie przełożymy. Ok, chwila przerwy technicznej, zaraz wracam. ZW. Odkręcamy tą całą podstawę i wyjeżdżamy z tym. Zaraz może sobie te śrubki wyciągnę, zobaczymy, czy one już się na pewno wykręciły.
czyli tak, tu jest dolna. Tutaj śrubka jest na jakiś chyba, co tu jest. Tu jest kolejna, ej, ale czemu ta ma... Ta w ogóle jest w silikonie, mi się to nie podoba. Tam są podkładki na tych śrubkach, więc trzeba o nich pamiętać, żeby się nie pogubiły, ale chyba one się klinują na gwincie. Tu jest całkiem od góry. I tu jest jeszcze jedna. A, dwie są jeszcze. Tu jest 5 śrubek. Tu jeszcze jednej nie poluzowałem. I chyba teraz ta potała powinna się już nam ruszać, nie wiem. Chyba, że się trzyma na jakimś silikonie. Zaraz zobaczymy, co tu jest grane. A tam jest jeszcze jedna, proszę, jaka schowana, czyli jest 6 śrubek. Ja myślałem, że 5 tylko. To zobaczymy teraz, czy puści. Dobra. To w ogóle jest jakieś mazi. Co to jest? Co to tak śmierdzi? Co to kuźwa jest? Jakby jakaś benzyna aluminium rozpuszczała. Co tu jest grane? Ale powiem wam, że ta pompa wspomagania jeszcze się nie odczepiła. Dlaczego? Jeszcze o jakiejś śrubce zapomniałem? Te, bo tam jeszcze jedna śrubka jest. Ja pierdziu. Powiem wam, że z tyłu przy tym, przy pompie wspomagania są dwie śrubki, które trzymają całą pompę, i jest jedna, te takie ala łapki łączącej, jedna tu jest jeszcze w tej podstawie i chyba ją odkręcę. O matko. Tylko czy tam jest dojście takie? Którą śrubkę będzie łatwiej odkręcić? Powiem wam, że tutaj szału nie ma z dostępem do tego. O, tam olej normalnie ciurkiem leci, widzę. Ok, udało się. Patrzcie, ile tu jest oleju. Tu jest wszystko zażygane. Także co, tutaj to sobie wyczyszczę. Tyle, ile się da. I tam mam tą podstawę filtra oleju jeszcze. Tutaj to sobie też tam lekko poczyszczę. To wszystko jest ok, no w sumie nie ma co to grzebać, tylko to wyczyścić i złożyć. O, widzę, ktoś tutaj dawał silikon. Nie wiem, tutaj coś śmierdzi, taka kurczę, jakaś pasta jest na tych śrubach. Nie wiem, co to w ogóle jest. Jakaś maź, tutaj jest taka zaschnięta, ale na której śrubie była taka cała mokra jeszcze. O, tu jest mokre to wszystko. To co to w ogóle jest, jakiś uszczelniacz? Mam nadzieję, że tam gwintów nie spierdzieliło to, bo w sumie śruby trzymały. Czy to, nie wiem, czy to się tak utleniło pod wpływem tych może oparów od oleju, albo z samym olejem to się tak jakoś połączyło, nie wiem. No wiem tylko tyle, że teraz oczyszczę, zakładam nową uszczeleczkę. Chyba jest nawet taka sama. Tyle. Jest trochę zabawy z tym, bo najgorzej wyjąć właśnie tą pompę od wspomagania. Te dwie śrubki z tyłu są dosyć uciążliwe, żeby je odkręcić, ale da się, jakoś się dało. Chyba ja to czyszczę i składamy, co będziemy tutaj ględzić. Tu nie ma nic ciekawego. Zaraz sobie tu zatkam jakimiś ręcznikami i to spsikam porządnie jakąś benzyną, jakimś rozpuszczalnikiem, zmywaczem, zmywaczem hamulcowym. Dobra, biorę się. Mam takie jedno pytanie do was, mechanicy. O, tutaj
Jacyś jesteście? Czy takie uszczelki się powinny smarować silikonem? Jaki jest w tym sens? Bo to było tego silikonu najebane opór. Był dosłownie wzór uszczelki odtworzony z silikonem. Tutaj w tych rowkach też musiałem to wszystko wydłubać. Mam do Was pytanie, czy Wy też sobie smarujecie chuja silikonem przed bzykaniem i założeniem kondona? No chyba kurwa nie, co? Więc po co dajecie ten jebany silikon? Po co? Jaki jest w tym sens? Proponuję sobie przełożyć ten pistolet do ucha i wstrzyknąć prosto do mózgu, żeby Wam się to utrwaliło. Okej, tak tylko z tym na szybko, bo mi się już naprawdę nie chce. Mam już zamontowaną całą tą podstawę. Skręciłem sobie tutaj ten przewód od panosu, tego oleju. Dałem nowe uszczelki w tym miejscu i tam w tamtym miejscu. Też nie wiem, czy ten przewód przypadkiem się nie poci, bo taki podejrzanie jest mokry, więc może być do wymiany, ale żeby go wymienić, tu jest dostęp i tam od tyłu po wyjęciu alternatora też jest dostęp, więc wtedy tylko ewentualnie wyjmujemy alternator i mamy dostęp do tego wężyka, więc nie ma takiej lipy. Mam nadzieję, że będzie szczelny. I co, tu te śrubki sobie dokręciłem wszystkie od tej podstawy. Teraz się zabieram za montaż pompy wspomagania. Taka będzie najgorsze. A później to już alternator i to składam, odpalamy, zobaczymy, czy będzie wszystko chodziło. Dzisiaj taki ekspres, bo brak motywacji, więc dobra, ja to składam i patrzymy, widzimy się pewnie już na podsumowaniu. Dobra, udało mi się to poskładać, nawet już sobie silnik odpaliłem i wszystko chodzi. Także robota poszła tak w miarę, troszkę jest, mówię, dubania z tymi śrubami z tyłu, z tymi dwiema tam szczególnie od właśnie tej pompy wspomagania. Tak, to jest wszystko ok, wszystko jest w miarę proste. Co, już wam w sumie, już go sobie odpalałem, ale jeszcze wam go odpalę, żeby nie było, że jest jakaś lipa, jest ten sam bałagan, żeby też nie było. Więc jestem po robocie. Prąd już podłączyłem, baterię. Jeszcze jakieś błędy chyba od Active Steric będą, bo muszę zrobić obroty kierownicą, ale to później. No właśnie. No także działa wszystko, jest ok. Mam taką nadzieję, jeszcze pojeżdżę, zobaczę, czy będzie ten smród dalej występować, ten po dodaniu gazu. Podejrzewam, że nie, bo tam się tego oleju sporo lało. I mam, no i tam w sumie nie ma takich innych typowych wycieków w tym silniku, więc tam jest tylko tam takich jak ta pokrywa zaworowa i to właśnie podstawa filtra oleju. To jest tylko są te dwa miejsca takie główne. I co, tu sobie przy okazji pomalowałem ten plasticzek. I sobie zrobiłem tutaj, żeby nie było już tej szparki, bo wtedy mi się taki ten plastik, co mocuje tutaj takie tam chyba 5 chwytów do drzwi. Już jest ok, już się to nie rusza, jest przyklejone, tak już fest na stałe i plastik praktycznie nie do odróżnienia. Tu jest nawet takie ciemno, więc może tego nie widać. Ale powiem Wam, że praktycznie nie da się do tego uczepić, więc dla mnie jest super. No zobaczymy, czy ten lakier będzie schodził pod na przykład żony paznokciami, także też się wszystko okaże. Mówię, tu jest tak, tam jest tak. Jest, mówię, jest kurde identycznie. Tutaj jest lakier czarny mat i na to położone dwie warstwy matowego, bezbarwnego. No i wyszło spoko. Dobra, to mamy. Koszty tej uszczelki od podstawy filtra to jest chyba 10 zł jedna, tam jakiś zamiennik. Do tego 4 uszczelki do przewodu Vanosa. Chyba 20 zł w ASO albo coś takiego. No i co, tam tylko obserwujemy, czy tam się nie pokazuje olej gdzieś, może żeby ewentualnie gdyby coś było za lekko dokręcone i ewentualnie z tego przewodu co idzie do Vanosu, czy on się nie poci albo też z niego nie cieknie, no zobaczymy. Mówię, teraz troszkę pojeżdżę, gdyby coś było dalej nie halo z tym zapachem, żeby się pojawiał, to będzie kolejny filmik właśnie z tego uszczelniania silnika, a jak nie, to po prostu już do tematu nie wrócimy i też prawdopodobnie wtedy nawet nic nie będę mówić, że jest ok, także tak to zakończymy. No i co, dzięki za obejrzenie i do następnego, hej. A no i sorry za moje dzisiejsze ględzenie, bo naprawdę mi się nie chciało, hej.
Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking